To nie jest mój plan, że nie wiem, potrwa to rok jako eksperyment, czy 10 lat, czy może nawet dożywotnio, nie mam pojęcia. Może za 2 miesiące wydarzy się coś, co zmusi mnie do przerwania tego. Naprawdę nie wiem. W pewnym momencie zburzyło mi się duży kawałek życia, który zbudowałem. Zarówno od strony ekonomicznej, biznesowej, w wyniku tego gdzieś tam życie osobiste też się rozpadło. I ja nie wiedziałem w pewnym momencie, co ze sobą zrobić. Zaczęło się 17 czerwca, odczytałem głos od Pana Boga, że masz w to iść. Większość znajomych puknęła się w czoło i słusznie, zrobiłbym to samo pewnie na ich miejscu. Że to no jak, niemożliwe, no mamy świat taki, który jest zbudowany na pieniądzu, funkcjonuje na pieniądzu i jest niemożliwe, żeby od niego odejść. Ja przez ten czas nie dotknąłem pieniądza w żadnej postaci, w postaci plastikowej karty płatniczej też nie. Nie dotknąłem, nie zarobiłem nic w pieniądzu, aczkolwiek pracowałem trochę i dla siebie, i dla innych ludzi, którzy mnie o to poprosili i coś w zamian mi dali. I nie wydałem. Mimo, że byłem w sklepie ze 2, może 3 razy przez te pół roku z kimś, to ktoś mi zrobił jakiś zakup w zamian za jakąś usługę. Mój wybór jest elementarnie związany jakby z moją duchowością i wiernością Bogu. W tym życiu bez pieniędzy trzeba sobie z różnymi rzeczami radzić. To nie jest tylko to, co zjem. To jest jak pokryć rachunek za wodę, nie mając pieniędzy. Trzeba to zrobić. Jakoś trzeba to zrobić, bo inaczej odetchną. Całą poprzednią zimę ani jednego dnia nie grzałem w piecu. Także nawet w domu miałem w styczniu 1 stopień. Okna rozszczelnione musiały być, żeby wiadomo, na ścianę nie wchodził grzybek. Także miałem w domu 1 stopień przez cały styczeń i w takiej temperaturze miałem prysznic. Także to już był sport. Z jednej strony jest to tak ekscytujące i tak bogate, że z tego worka wielu może czerpać. Może przyjdzie taki czas, kiedy nie będę mógł zadzwonić z komórki, bo skoro nie ja ureguluję i ktoś tego też nie ureguluje, to nie będę mógł... Czy ktoś mi nie da komórki na kartę na przykład, to nie będę mógł z tego korzystać. Nigdy nie byłem jakiś taki bardzo rozrzutny. Był czas, że trochę tych pieniędzy w kieszeniach miałem. Nie byłem bardzo bogaty, ale nie narzekałem na biedę. Że pieniądz nie ma moralności. No, pieniądz jest pewnym przedmiotem, jest pewną platformą wymiany. Natomiast moralność z niego dopiero czyni instrument, który działa dla dobra ludzi lub im szkodzi. Absolutnie nie jestem krytykantem pieniądza, bo tak nie można. No, pieniądz jest środkiem wymiany i służy jakby no, normalnemu funkcjonowaniu. Wręcz jestem zwolennikiem, zarabiaj więcej, tylko zarabiaj uczciwie, zarabiaj na swoich kompetencjach, na swoim doświadczeniu, wykształceniu, pomysłowości, innowacyjności. Natomiast pieniądz staje się toksyczny, kiedy staje się jakby głównym źródłem napędu i zaczynamy deptać innych ludzi, wykorzystywać i tak dalej, i tak dalej. Mnie najbardziej pociąga w tym wszystkim ta nieprzewidywalność, a jednocześnie konieczność nadążenia. Bo żeby żyć bez pieniędzy, to trzeba być wbrew pozorom nie dzikusem z jaskiń, tylko bardzo pomysłowym, innowacyjnym, otwartym na ludzi i takim w pozytywnym sensie takim kombinatorem. Takie życie uczy przede wszystkim skromności i szacunku do nie tylko do ludzi, bo jestem otwarty na ludzi, bo nigdy nie wiem z kim, w jaką relację wejdę, ale też do przedmiotów, które używamy.